przez lornetkę widział to, czego się obawiał. Szli! Szli! Za wzgórza, które wcześniej szturmowali. Szli! Wyprostowani! Szli! Do tych samych okopów wchodząc. Szli! Ciała własne odzyskując. Już nie w strachu, ale w bucie będąc. Szli! Panie poruczniku, pan puści te konie na prawe skrzydło. A potem, kiedy wrócili, panie majorze melduje, przeciwnik zajął stronę tomaszowską od drogi, około dwóch kompanii piechoty. Widział pan jakieś czołgi? Jeszcze nie. I widział po raz kolejny, jak biegali na wsi, jak kolbami popychając, jak krzyczeli hek, hek, hek. Gdy pod strzechy cywilów zgajano, te własne ciała, które wcześniej porzucone były, uszkodzonymi biorąc, przeklinając, ach, przekryśte polem i szalam. Panie poruczniku, ma pan tylko dwa boforsy, ma pan tylko dwa ciała. A potem krótka wymiana spojrzeń pomiędzy dwoma oficerami, młodym, który krok dopiero wąchał, i starym, który pod ogniem był jeszcze nie raz. I kiedy rozpoczął się ogień artylerii, po raz kolejny, po ziemi przyklejając się, wiedzieli, że najgorsze dopiero przed nim. A kiedy dym zaczął obejmować to coś, co było zwykłą wsią, gdy zmieniało się zbyt szybko, kiedy nikt nie pytał, co będzie później, ostatnie natarcie, jeżeli nie przejdą, to cóż potem? Kierunek Tomaszu, mówił rozkaz. Kierunek Tomaszu, mówiła lapa. Kierunek Tomaszu, bo dalej już była tylko prawa ruska. Dalej był Lwów. Tak był wrzesień, tamten wrzesień, kiedy strzechy w płomieniach stały, ten żołnierz ziemi własnej broniąc, cenę płacił najwyższą. Na 200 metrów, a potem ognia, kiedy na wysokości niemieckich okopów kiedy oddział kawalerii czekając na ostatnie wejście, mamy sam się zaraz kiedy. To wszystko, które w kurzu i dymu zaczęło tworzyć. To był skrzydłowanie tamtego dnia, kiedy szli po raz kolejny na Tomaszu. Konie pozostawiając, kiedy konie mocny, tak jak mówił regulamin, podbiegał, kiedy zabierał konie do tyłu, kiedy jeden z nich głosząc się, przytrzymywany był, a z nich w kieszeni, podbiegając, osłonął artylerii był. Tamtego dnia kładł się na ziemi pierwszy, drugi, piąty, z ułanów stąskich będą, z ułanów z korpusu ochrony pogranicza, każdy, kto do boju wszedł, tak się przedziało przez doliny. Artyleria piekielną ją zamieniała. Nic nie pytał, czy twoja, czy obca. O wszystko się widzi. A najbardziej o siebie. Widział major Majewski, jak stankietę, które szły do boju, nie stanowi dobrze. Widział, jak przepień, Kąsienica odpadła. Widział, jak trzon pancernego uderzenia zmieniał się nagle na niekorzyść. Widział, jak ze wzgórza, bez względu na wszystko, szła przygarbiona piechota. Szli po raz kolejny. Szli. Rozkaz był niezmieniony. Miał jeszcze dwa wzgórza. To potem jest już tylko Tomaszu. Zrozumiał,
jeden przybyły stanowiska polskich dział. 50 kanonierów raz wybrzeżało na ławeca. Kiedy na polu rzędzie krótka siedziała z ostatnimi tamtykami, szli do ostatniego natarcia. Na pierwszej linii otoków podchodzą. Gdy drugą mieli przed sobą. Jeszcze przed sobą. Nikt nie wiedział, co stanie się za godzinę, za dwie. Ale to, co działo się na ich oczach, było tamtego dnia decydujące. Podobnie młodzieży, artylerii, mrowiego ognia. Dotknięli. Coraz bardziej dotknięli. Coraz większe straty. Rozkaz był niezmieniony. Jeżeli nie przejdą, nie przejdzie reszta. Jeżeli. Gdyby patrzył major Majewski przez lornetkę, zrozumiał. To był dzień, wielki dzień, ale dla nich ostatni. Kiedy druga dywizja pancerna wchodziła pancernymi wozami na cud Tomaszowski, sam siebie zapytywał. Czym je gryz? Kiedy dział już nie było? Kiedy podobnie do tym jesteśmy? Kiedy amunicja pokończyła? Kiedy paliwa już nie było? Kiedy zostało tylko bić się! Bić! Oto najważniejsze! Bić! Za to, co na szablach było wypisane. Za Boga! Za wolą! Za ojczyznę! Zwał się Szulce. Stał pod zwykłą polską chałupą, kiedy wydawał rozkaz gestami, kiedy krzyczał Warte! I kiedy wstrzymali ogień na chwilę. Na chwilę. Powiedział, jak jeńców prowadzili. Tych, którym się szacunek należał. Tych, których prawo wojenne obejmowało. Kiedy skończyło się paliwo, kiedy skończyła się amunicja, kiedy stanęli naprzeciw siebie, we dwóch, on, jeden z Austrii i on, rodem z Górnego Śląska. Szable odpinając, przy dłoni ją ciągle mając, patrzył w butną twarz Austriaka i słyszał przez tłumacza słowa wypowiadane. Czy wszyscy kapitulują? Ja. Kiedy pocałował szablę, oddając ją w niemieckie ręce i usłyszał: szablę proszę zachować. Biliście się godnie. Jak to jest, kiedy do niewoli się oddaje, wiedząc, że prawa jeńca są święte. Nie wiedzieli, że prawa wojenne innymi od tych w konwencjach zapisanymi były. I patrzył młody chłopak z Siemianowic i patrzył na to, co działo się za nim. Patrzył i pamiętał, co mówił sierżant Kozok. Jak synek przeżyjesz, to powiedz, co tu się stało. I gdzieś w środku mówił do siebie: powiem. Kiedy zrozumiał Austriak, że posunął się za daleko, wtedy, gdy pierwszą część jeńców na jego oczach rozstrzelano, wtedy coś zabiło w środku. Wtedy powiedział: Fertig! Wtedy powleciały mocne słowa. Wtedy klął. Wtedy wyzywał. O kilka istnień za późno. Poszedł Wehrmacht
przez Rzeczypospolitą, ślady pożogi zostawiając. Szedł, a takich scen jak ta we wrześniu były setki. Tamtego lata, które powoli pieśń wchodziła. Scenariusz pisał dla tej armii, dla tego kraju, dla państwa. Jarosław Antoszewski. Wyszarzali dla państwa Paweł Tywoniuk, Anna Sobieraj i Artur Sobieraj. A ona to królowa wśród demonów ognia, jak oni mówią. Czas państwu zabierał, obrazy słowem malują. Andrzej Olejko.